Wychodniczanki Adam Nocoń. Jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie z Łuką? No na pewno dobry mecz, szybki, agresywny. I żadna drużyna tutaj nie popełniła większych błędów, jeżeli chodzi o obronę. I myślę, że ten mecz był taki wyrównany. Powiem tak, reasumując, odnieśliśmy tutaj zdobycz, jeżeli chodzi o jeden punkt. Jesteśmy zadowoleni z tego punktu. Myślę, że taki mecz, w którym możemy z satysfakcją ten punkt przyjąć na ciężkim terenie, na terenie lidera, ogólnie ja jestem z tego punktu zadowolony. Patrząc teraz na tabelę, Wigry na pierwszym miejscu, pana drużyna na trzecim, widzieliśmy dzisiaj w Skokach dwa zespoły, które powalczą w tym sezonie awans? Na pewno są w czołówce, wie pan, to jest bardzo wyrównana liga i te wszystkie mecze są tak na styku. No ważne, żeby punktować regularnie, ale myślę, że są to dwa zespoły o takim potencjale, gdzie można myśleć, żeby powalczyć o najwyższe cele. Ma pan trochę więcej czasu, by przygotować teraz zespół do kolejnego spotkania z Motorem. Potrzebny panu ten dłuższy czas? No wie pan co, czy mamy czas, mamy jeszcze mecz pucharowy teraz w tygodniu, tak więc tego czasu jest mało. Mecz dzisiaj bardzo szybki, bardzo taki dynamiczny, tak więc musimy się szybko zregenerować do tego meczu pucharowego i myśleć o tym, żeby przejść do następnej rundy, ale tak samo mamy już w myślach mecz z Motorem. No to życzę tego awansu i punktów w meczu ligowym. Dziękuję bardzo. Wzajemnie. Dawid Szczoczek, trener Suwalski Wigier, po meczu z Chojniczanką. 0-0, jest niedosyt? Jest ogromny niedosyt. Właśnie wracam z szatni i wszyscy jesteśmy po prostu bardzo źli, bo dzisiaj zagraliśmy dobre zawody. Realizowaliśmy wszystkie rzeczy, nad którymi mocno pracowaliśmy w ostatnim tygodniu. No ale niestety nie przełożyło się to na bramki, mimo licznych wstrzeleń w pole karne, stałych fragmentów, mimo nawet sytuacji chociażby tej z pierwszej połowy, która zakończyła się słupkiem i później nie zdołaliśmy dobić tej piłki do bramki. No niestety nie zdobyliśmy gola. Natomiast strasznie cieszę się z tego, jak nasz zespół gra, bo przyjemnie się to ogląda i myślę, że publiczność, ludzie, którzy oglądali to wszystko w telewizji, nasze rodziny, kibice, no są po prostu też dumni z tego, jak grają Wigry i nasze miejsce w tabeli po tych 10 kolejkach, 9 rozegranych meczach przez nas. Myślę, że nie jest przypadkowe i dzisiaj w meczu z Chojniczanką po prostu to udowodniliśmy, że jesteśmy silną ekipą. I tyle odnośnie meczu. Jeszcze mógłbym tylko dodać, że bardzo trudny to był dla nas tydzień, bo w tym tygodniu trenowaliśmy po 9-10 zawodników z pola. Mieliśmy kilka drobnych urazów po meczu z Bytowią i też no, był to taki tydzień, który był dla nas wyzwaniem, żeby to wszystko dobrze ubrać i szacunek dla całego sztabu, bo rzeczy taktyczne musieliśmy ćwiczyć, gdzie naprzeciwko byli praktycznie członkowie sztabu. I to wszystko dzisiaj było realizowane naprawdę dobrze. Także szacun dla całej drużyny, dla chłopaków i dla całego sztabu za to, jak pracowaliśmy w tym tygodniu i dla sztabu medycznego za to, że praktycznie wszyscy zawodnicy dzisiaj dali radę i walczyli przez pełne 90 minut, bo po prostu zrobili kawał dobrej roboty. Bezbramkowy remis, a pana najlepszy snajper, Kamil Adamek, przesiedział cały mecz na ławce rezerwowej. Tak. Kamil chciał być z zespołem, natomiast no nie był do pracy dzisiaj w meczu, bo nie był w stanie kopnąć jeszcze wczoraj piłki na rozruchu. Mocne starcie w meczu z Bytowią sprawiło, że no po prostu nie był w stanie dzisiaj wyjść na boisko. Natomiast był z nami cały czas w szatni. Codziennie przychodził na treningi, siedział z chłopakami, pomagał, wspierał. Myślę, że to też jest ważne, że ci doświadczeni zawodnicy tak bardzo czują się odpowiedzialni za tą drużynę, także robimy wszystko, żeby Kamil w tym tygodniu już zaczął z nami trenować, żeby był gotowy na Stal Rzeszów, bo jest to nasz kluczowy zawodnik. No właśnie, mecz w Rzeszowie 4 listopada, trochę więcej czasu pan ma. Kolejna konfrontacja z zespołem, który jest wymieniany w gronie faworytów. Tak, na pewno Stal Rzeszów to solidna ekipa i ona tam jest, ta drużyna jest budowana z głową i widać, że ludzie, którzy w Rzeszowie zajęli się piłką, wiedzą na czym to wszystko polega, bo można tak tylko
z boku obserwować, jak te struktury całego klubu są tworzone i wiem, że tam pracują dobrzy fachowcy, nie tylko przy pierwszym zespole, ale też w akademii. Nie analizowaliśmy gry Stali Rzeszów jeszcze, bo nie było na to czasu, skupialiśmy się zawsze na najbliższym przeciwniku, natomiast poniedziałek, wtorek to będą takie dni, kiedy zaczniemy mocno tą Stal analizować i spróbujemy się znowu przygotować możliwie jak najlepiej do tego najbliższego spotkania. Widzieliśmy pana piłkarzy schodzących do szatni, autentycznie byli źli, że nie udało się wygrać. Już mają taki nawyk wygrywania? No myślę, że mają taki nawyk wygrywania, ale przede wszystkim oni czuli, jaki był przebieg meczu. I nawet ta końcówka, myślę, że to ta zaogniona sytuacja to też pokazywało, jak duża jest w nas determinacja, żeby zdobyć 3 punkty.